Ane, więc witam Was w kolejnym vlogu. W końcu zebrałam się, żeby takiego nagrać, bo wróciłam 3 dni chyba temu do Londynu, więc właśnie stwierdziłam, że najwyższy czas coś tam dla Was nagrać. Planowałam nagrać już wcześniej, kiedy byłam w Polsce i powrót do Polski i tak dalej, ale dobrze, że tego nie zrobiłam, bo na pewno bym tego vloga nie skończyła. Czułam się okropnie, jak tutaj wracałam, autobusem jechałam, po prostu czułam się strasznie, już nie mogłam się doczekać, aż będę w końcu w domu. Przepraszam Was za te hałasy, ale tam Tomek coś próbuje się dostać chyba na strych, bo w ogóle jesteśmy w domu mieszkaniu, tak jak widzicie. Za bardzo Wam tutaj na razie może nie będę jakoś się chwalić, bo po prostu mamy jeszcze nieurządzone i tak dalej, więc nie ma się tym chwalić. W każdym razie chciałam dzisiaj takiego vloga nagrać, bo będziemy jechać, właśnie jak widzicie, mam włosy mokre, wzięłam sobie prysznic, za chwilę będziemy ogarnę się i będziemy jechać na Westfield, na shopping center, bo chciałabym pozostawić troszeczkę CV, bo jak wiecie, chciałabym zmienić pracę, więc może coś tam się znajdzie dla mnie, więc już nie mogę doczekać, jestem naładowana pozytywną energią, więc za chwilę się ogarniam i po prostu będziemy jechać. Okej, kochane, jak widzicie, już mam makijaż wykonany. W ogóle włosy mam takie przyklapnięte, bo dopiero wysuszyłam. Muszę sobie jeszcze je podnieść tą małą karbownicą. Zobaczcie w ogóle ten błysk na policzku. No coś cudownego. Oczywiście to jest My Secret Face Illuminator. I chciałabym Wam pokazać jeszcze, czym właśnie makijaż zrobiłam, żebyście sobie mogły właśnie odtworzyć, jakbyście chciały. W ogóle przepraszam Was za ten bałagan, ale specjalnie właśnie go nie sprzątałam, żeby pokazać Wam, czym ten makijaż jest wykonany. Więc oczywiście baza Baby Skin i podkład Healthy Mix. Nałożony, oczywiście, znaczy podkład nałożony gąbetką z Real Techniques. Korektor to jest NYX HD. W ogóle nie wiem, dlaczego mi tu nie łapie ostrości aparat. Coś jest nie tak. Okej, pudru użyłam Stay Matte od Rimmel. Pomada do brwi Tame & Frame i L'Oreal Brow Plumper. Maskara, oczywiście moja ulubiona Lash Sensational. Powiem Wam, że stosowałam właśnie ostatnio, troszeczkę testowałam przez jakiś czas tą L'Oreal Volume Million Lashes So Couture, ale powiem Wam właśnie, że z tej Lash Sensational jestem bardziej zadowolona. Po prostu uwielbiam ją, jest wspaniała, moja ulubiona. Na ustach Golden Rose Crayon numer 12. Oj, konturówka taka malutka, jak widzicie. Tomek. I konturówka 322 Classics. Jak widzicie, już taka jest bardzo malutka, bo ja cały czas jej używam. Bazę podcieni, którą użyłam, jest to Art Deco Eyeshadow Base. Paletka Meet Matte Nude, mój ostatni ulubieniec. Na linię wodną oczywiście nudziakowa kredka, świetlacz już Wam powiedziałam. Bronzer Bahama Mama i róż Sigma Cheeky Powder Blush. No i to było na tyle. W ogóle jeśli chodzi jeszcze o balsam, chciałam Was zapytać, bo ostatnio jedna z Was, nie wiem co jest z tą ostrością, jedna z Was wysłała mi wiadomość, że ktoś tam miał straszne uczulenie po tym balsamie. Mi nic nie jest, bardzo go lubię, więc dajcie mi znać, czy też miałyście jakieś reakcje alergiczne po jego użyciu, bo po prostu chciałabym wiedzieć, czy on jest bezpieczny. Smacznego, kochanie. Okej, więc już uszykowanie, za chwilę wychodzimy. Pokażę Wam strój dnia. I w ogóle pokażę Wam, jaka jest piękna pogoda, bo jest cudownie, po prostu wiosna pełną parą. W ogóle zobaczcie, cienko się ubrałam, miałam zamiast się cieplutko ubrać, bo mi jest wiecznie zimno ostatnio, ale jest dzisiaj tak ciepło, że nawet w domu jest trochę za gorąco, więc naprawdę pogoda jest super. Zobaczcie, pięknie, słonecznie, słoneczko co chwilę sobie wychodzi, więc naprawdę bardzo ładnie. Co, kochanie? Będę zmywał. Będziesz zmywał? Mhm. No to dobrze. Okej, więc jesteśmy już na Westfield. W ogóle zapomniałam nagrywać vloga. Idziemy sobie tak cały czas. Ja zostawiłam trochę już CV, więc fajnie, ale zapomniałam o tym, że trzeba nagrywać vloga i po prostu zapomniałam o Was. Przepraszam Was za to, bo po prostu no, jestem zakręcona. W każdym razie idziemy jeszcze chyba już tylko do Maca się dowiedzieć, czyli praca marzeń i do Bobbi Brown. Bo oczywiście chciałabym na makijażystkę najbardziej iść, ale zostawiłam też w kilku innych miejscach, więc zobaczymy. Czy będzie jakiś tam odzew. Jesteśmy już przed Bobbi Brown, więc później jeszcze coś tam ponagrywam, żeby ten vlog nie trwał 3 minuty, więc no, więc za chwilę się jeszcze odezwę. Okej, więc byłam w Bobbi Brown i tak jak myślałam, CV można tylko wysyłać online, a że ja nie mogę, bo już wysłałam jakiś czas temu i przez własną głupotę nie skorzystałam z okazji, to już nie mogę, więc trudno, więc poskładałam to CV gdzie indziej. Złożyłam w Urban Decay, więc fajnie, bo powiedzieli, że potrzebują do pracy. I złożyłam też w innych firmach właśnie kosmetycznych. I nie tylko, więc fajna sprawa. Gdzie jeszcze złożyłam?
No. No. W takich sklepach jakieś tam ścieżkami też poskładałam, bo było kilka takich właśnie ogłoszeń, że szukałem kogoś do pracy w jednym sklepie z perfumami, więc zawsze to lepsze niż MAC, tak jak wiecie, więc fajnie. Wracamy już sobie na stację, bo musimy jeszcze w nowym mieszkanku trochę ogarnąć, musimy posprzątać. Coś mi woła. Nie! You will, it's Natalie Beauty, so check it out. A no, więc ktoś się mnie pyta, czy mam kanał na YouTube. Więc nowi subskrybenci. No, dobra, i wracamy już do domku, bo tak jak mówię, musimy posprzątać. Więc trochę pracy przed nami. Co musimy zrobić? Obiadek, musimy zrobić kotleciki, musimy kupić ziemniaki gdzieś, kochanie. Bo tam już chyba nie ma. Więc musimy kupić gdzieś ziemniaki i jakąś... sałatę pewnie, żeby zrobić sałatkę. No. Zmęczałam się gadaniem, boli mnie ręka. Jestem nieprzyzwyczajona do vlogowania, muszę się trochę przyzwyczaić, bo jak widzicie, to też daje mi trochę słaby. Ludzie mnie zaczepiają, pytają. Więc śmiesznie, okej, dobra. Widzicie, wracamy sobie. W ogóle nie wiem, co z tym aparatem jest ostatnio, że on słabo łapie ostrość, kochanie. Nie wiem, co jest. W ogóle mam nadzieję, że nie zasłaniam głośnika, jak do was mówię, bo ostatnio... Znaczy mikrofonu. No nie śmiej się ze mnie, że nie zasłaniam mikrofonu, bo ostatnio właśnie coś tam nagrywałam. Trzymałam aparat w ręku i się okazało, że zasłaniam cały mikrofon właśnie i nic nie było słychać, więc mam nadzieję, że tego nie robię. Więc wracamy już sobie z Westfieldu. Nie mam co nagrywać, w ogóle nie jestem dobra chyba we vlogowaniu. Wiem, że pisałyście mi, że lubicie nawet jak tak sobie bez sensu gadam. Ale w każdym razie, no, wydaje mi się, że nie nadaje się za bardzo na vlogera. Bo zawsze mam taką jakąś blokadę i nie wiem, co mam do was mówić, więc dajcie znać, co chcecie, żebym o czym gadała. Dziękuję. Dajcie znać, o czym chcecie, żebym gadała z wami, żebym po prostu nie była nudna. Przepraszam, że patrzę pod nogi, ale boję się, że spadnę. Gdzie siadam? Po drugiej stronie? No dobra, więc jesteśmy już na metrze. Nie wiem, czy chcecie oglądać, jak wygląda metro. Nic ciekawego, brud, smród. I no, ogólnie nic pięknego. O, mamy pociąg, więc później się odezwę. Okej, jak widzicie, już jestem w domu. Nie nagrywałam za bardzo po drodze, bo stwierdziłam, że no nie ma sensu. Więc no, więc jesteśmy już w domku. Idę zaraz mojemu Tomusiowi pomóc, bo będziemy robić obiadek. Znaczy on mi pomoże prędzej niż jemu. No odwrotnie. Więc zrobimy sobie koteciki na obiadek. Co robisz, kochanie? Już to widzę, zacząłem mówić. Aha! Aha, on jeszcze obiera ziemniaczki, jak widzicie, bardzo pracowity. Więc biorę się już na mięsko, żeby było szybciej. No i sobie zjemy i będziemy trochę sprzątać w domku, więc nie wiem, czy jeszcze dużo będę nagrywać, czy nie. Podejrzewam, że ten vlog będzie dosyć krótki. Jeśli tak, to was przepraszam, no ale jak widzicie, to był taki szybki dzień na zewnątrz, powiedzmy, a w domu jak będę sprzątać, to bez sensu nagrywać, po prostu chcę już się skupić na tym, co mam do zrobienia, więc no zobaczymy, jak coś jeszcze po prostu się z wami pożegnam, a jak będę miała coś do pokazania, to na pewno wam pokażę. No hej kochane, więc chciałam zakończyć już vloga, bo nie mam już to tak naprawdę tutaj nagrywać, chciałam wam tylko szybko pokazać, bo już sobie ogarnęliśmy trochę pokoik, więc chciałam wam pokazać jak sobie właśnie ogarnęliśmy. Okej, więc troszeczkę jest mniejszy pokój niż ten, który poprzednio mieliśmy, ale taki szybki room tour wam pokażę. Tutaj mamy o wejście do pokoju, tutaj mamy takie półeczki, taką szafkę, tam mamy szafę, szlafroczek na wierzchu, no i tutaj mamy, o, tak sobie zabiliśmy. Mamy tutaj lampki, jak widzicie na oknie moja toaletka, stolik. Przepraszam, że tam trochę pognieciony to wszystko, ale przed chwilą leżałam tam, dopiero się podniosłam. No i mamy tutaj łóżko, więc mimo tego, że pokój jest mały, to jest taki, myślę, że dosyć przytulny. Już jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, czy tam na Facebooku, to pewnie widziałyście już właśnie mój pokój. I wiecie, że on wygląda właśnie o tak, tak się prezentuje, także jestem całkiem zadowolona. Jak to wszystko wyszło, mam nadzieję, że wam również się podoba. No i dajcie znać, co myślicie.
Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Nie będę już przedłużać, bo nie mam tak naprawdę już o czym tutaj za dużo gadać. Lecimy jeszcze troszeczkę łazienkę, może ogarniemy, żeby było czyściutko. No i będziemy się kłaść spać, bo właśnie pozostawiam ci trochę cefałek i jestem zadowolona. Bo może jutro ktoś zadzwoni, więc może na jakąś rozmowę się wybiorę, mam nadzieję. Więc dzięki kochane za oglądanie, że jesteście ze mną. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki za wszystkie miłe komentarze, które piszecie. No i liczę na to, że pod tym filmem też tak będzie, że sobie troszeczkę porozmawiamy. Na każdy komentarz postaram się odpowiedzieć, więc to by było na tyle. Dzięki, że jeszcze raz za wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, buziaki!